4 lata więzienia i zwrot zrabowanych pieniędzy. To wyrok, na jaki Sąd Okręgowy w Lublinie skazał 37-letnią Annę A. Historia Anny A., ciężarna kobieta, która napadała na banki, oszukując rodzinę wygraną w totolotka. Na pierwszy rzut oka Anna A. była zwyczajną, 37-letnią kobietą z małej miejscowości. Mieszkała z mężem i trójką dzieci w niewielkim domu, który od lat starali się remontować i rozbudowywać. Sąsiedzi opisywali ją jako osobę spokojną, skromną, zawsze gotową do pomocy. Była świetną matką, troskliwą żoną i miłą sąsiadką. Jednak pod tą spokojną powierzchnią kryła się tajemnica, która zszokowała całą lokalną społeczność i stała się tematem ogólnopolskiej sensacji. Anna, będąc w zaawansowanej ciąży, zaledwie kilka tygodni przed porodem, dokonała dwóch zuchwałych napadów na banki. Przebieg tych wydarzeń był tak zaskakujący, że wielu ludziom trudno było uwierzyć, że taka osoba jak Anna mogła posunąć się do czegoś tak desperackiego i niebezpiecznego. Początki desperacji, marzenie o lepszym życiu. Historia Anny zaczyna się w sposób, który mógłby być udziałem wielu ludzi. Żyła w małej wsi, gdzie codzienne problemy często przytłaczały. Praca męża nie przynosiła wystarczających dochodów, aby zapewnić rodzinie komfortowe życie, a marzenie o pięknym domu, który byłby spełnieniem ich wspólnych planów, wydawało się coraz bardziej odległe. Dom, który remontowali, wymagał ciągłych nakładów finansowych. Anna, jako matka trojga dzieci, była przytłoczona codziennymi obowiązkami, a jej ciąża jeszcze bardziej komplikowała sytuację. W takich warunkach rodzą się czasem najdziwniejsze pomysły. Anna zaczęła coraz częściej rozmyślać o przyszłości swojej rodziny. Chciała zapewnić dzieciom lepsze życie, a sobie i mężowi komfort, na który od dawna nie mogli sobie pozwolić. Każdego dnia patrzyła na niekończący się remont domu, na dzieci bawiące się w ciasnym salonie, na rachunki, które piętrzyły się na kuchennym stole. Chciała zmiany gwałtownej, radykalnej i natychmiastowej. Przypadkowa decyzja czy zimna kalkulacja? Nie wiadomo dokładnie, kiedy w głowie Anny zrodził się pomysł napadu na bank. Czy była to spontaniczna decyzja, podjęta w chwili skrajnego załamania, czy może efekt dłuższych przemyśleń i planowania? Faktem jest, że kobieta, która wcześniej nie miała do czynienia z przestępczością, zdecydowała się na krok, który mógł zniszczyć nie tylko jej życie, ale i życie jej rodziny. Pierwszy napad miał miejsce 25 października 2023 roku w małej miejscowości Kurów. Tego dnia Anna poprosiła swojego męża, aby zawiózł ją do ośrodka zdrowia, co nie wzbudziło jego podejrzeń, była w końcu w zaawansowanej ciąży. Miała umówioną wizytę, ale w głowie miała już zupełnie inny plan. Po wyjściu z samochodu, Anna nie udała się do ośrodka zdrowia, ale prosto do pobliskiego banku. Zamaskowana, uzbrojona w nóż, weszła do banku i zażądała pieniędzy. Była zdecydowana i bezwzględna. Krzyczała na pracowników, grożąc im, aby natychmiast wydali jej gotówkę. W tej chwili była kimś zupełnie innym, nie tą spokojną, skromną kobietą, którą wszyscy znali. Wysokie ciśnienie krwi, które często towarzyszy kobietom w ciąży, mogło potęgować jej zdenerwowanie i poczucie niebezpieczeństwa. Mimo to, Anna zachowała zimną krew, a jej plan się powiódł, udało jej się zrabować około 30 tysięcy złotych. Po napadzie wróciła na umówiony parking, gdzie czekał na nią mąż. Kiedy mężczyzna zapytał o jej dziwne zachowanie i spocone czoło, odpowiedziała, że w ośrodku zdrowia musiała dłużej czekać, a dodatkowy stres związany z wizytą u lekarza sprawił, że źle się poczuła. Nic nie wzbudziło podejrzeń męża, zwłaszcza kiedy tego samego wieczoru Anna oznajmiła mu, że miała niebywałe szczęście i wygrała 1 000 000 złotych w totolotka. Złudne poczucie bezpieczeństwa. Pieniądze z pierwszego napadu pozwoliły Annie na zakup materiałów budowlanych, które miały posłużyć do dokończenia remontu ich domu. Czuła się bezpiecznie. Wszystko poszło zgodnie z planem. Pieniądze były już wydane, a jej rodzina wciąż wierzyła, że miała szczęście w grach losowych. Jednak potrzeba szybkiego zdobycia większej ilości gotówki była silniejsza. Remont domu trwał, a koszty rosły. Anna nie potrafiła już cofnąć się w czasie, wiedziała, że przekroczyła granicę, zza której nie było powrotu. Czuła się, jakby była w pułapce, z której nie mogła się wydostać. Każdy dzień bez dodatkowych pieniędzy przybliżał ją do momentu, w którym prawda mogłaby wyjść na jaw. Zaczęła myśleć o kolejnym napadzie. Do drugiego napadu doszło zaledwie 2 tygodnie po pierwszym, 10 listopada, tym razem w większym mieście Puławach.
Schemat działania był niemal identyczny. Anna ponownie poprosiła męża o podwózkę do ośrodka zdrowia. W banku, w którym dokonała napadu, była bardziej agresywna i zdeterminowana. Przystawiła nóż do szyi jednej z pracownic, zmuszając ją do wydania pieniędzy. Tym razem zrabowała około 20 tysięcy złotych. Czuła, że jest nie do zatrzymania. Po drugim napadzie Anna wróciła do domu z poczuciem triumfu, choć jednocześnie czuła, że kłamstwa zaczynają ją przytłaczać. Z każdym dniem, gdy patrzyła na swoją rodzinę, jej winy stawały się coraz bardziej nie do zniesienia. Rozwój śledztwa i zatrzymanie Anny. Pomimo pozornej ciszy i spokoju, jaki Anna starała się zachować w domu, policja intensywnie pracowała nad rozwiązaniem sprawy napadów. Funkcjonariusze szybko połączyli oba przypadki i zaczęli szukać wspólnego mianownika. Zeznania świadków, monitoring i inne dowody zebrane na miejscu zdarzeń wskazywały, że sprawcą obu napadów mogła być ta sama osoba. 11 listopada, dzień po drugim napadzie, policja zapukała do drzwi Anny. To był moment, którego najbardziej się obawiała. W jej piwnicy funkcjonariusze znaleźli walizkę z częścią zrabowanych pieniędzy, nóż oraz pozostałości ubrań, które spaliła po napadzie. Były to niepodważalne dowody. Anna została zatrzymana i przewieziona na komisariat, gdzie podczas przesłuchania przyznała się do winy. Jej wyjaśnienia były pełne emocji. Powiedziała, że działała sama, a mąż nie miał pojęcia o jej planach. Przyznała, że robiła to z miłości do swojej rodziny, chciała, aby ich życie było lepsze, aby dzieci miały piękny dom. Nie chciałam ich krzywdzić. Chciałam im pomóc, mówiła przez łzy. Niestety wyszło inaczej. W obliczu zarzutów Anna przyznała się do winy, wyjaśniając, że działała samodzielnie, a mąż nie miał pojęcia jej planach. Schemat jej działania był podobny. Najpierw prosiła męża, by zawiózł ją do ośrodka zdrowia, a potem, po napadzie, spotykali się na umówionym parkingu, gdzie przekonywała go, że wygrała 1 000 000 złotych w totolotka. Zarówno syn, jak i mąż uwierzyli w to, co im powiedziałam, tłumaczyła w śledztwie. W momencie napadów Anna była w 8. miesiącu ciąży i matką 3 dzieci. Co myślicie o tej historii? Dajcie znać w komentarzach.